despertado, encadenado. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. La tierra mía me la han robado y han incendiado mi país. Abran sus ojos, hay un tirano. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Ese tirano. Cześć, siemanko, z tej strony Zaiste Ciekawe, a dzisiaj kontynuujemy naszą fabułę w Far Cry 6. Jak ostatnio mówiłem, zajmiemy się tym. Poznaj Maximias Mantazas. Do dzisiaj nie mam tego przeczytać, hehe. Skontaktuj się w regionie Veldero, czy jakoś tak. A tutaj mamy oczywiście błogosławieństwo triady. Valde e Oro, więc będziemy szukać właśnie tego. Z tej jarańskiej opowieści, to relikwie triady. Pokażcie mi to na mapie. To jest aż tutaj, tak? Myślę, że przeniosę się tutaj. Przy okazji zajrzę do stołu warsztatowego, czy mamy cokolwiek, żeby ulepszyć. Mówiłem, że będziemy robić misje wojskowe, ale zanim... Ale zajmiemy się tym. W innych odcinkach, bardziej dalszych. Dobra, zburzony uran, to już wiem, czego będziemy musieli szukać, bo zapomniałem w ogóle o tej broni, nie? Ale zajrzyjmy do stołu warsztatowego. Broń. Broń główna. Używam tego. Dobra, ale czy ja mogę to w jakikolwiek sposób przerobić? Raczej nie, bo to jest broń unikalna. Tu można zmieniać tylko zawieszki, z tego co widzę. A będzie pasowało do koloru. Dobra. Sprawdźmy ten karabin. Pociski przeciwpancerne. Czy można je zamienić na Czyli to są standardowe naboje? Zatrute naboje, naboje wybuchowe. To coś jest... To jest coś, co nam się przyda, żeby zabijać tych śmigłowcach. Naboja zadaje obszarowe obrażenia wybuchowe. Skutecznie zwalcza pojazdy, może rozbijać kuloodporne szyby, zmniejsza obrażenia zadawane przez broń. To jest ten minus, nie? No ale ciul, ważne, że będziemy mogli z tymi helikopterami w końcu walczyć, nie? Broń główną, mamy broń główną trzecią? Nawet nie zwróciłem uwagi. Aha, bo to jest to... I co mogę w tym zmienić? Wygląd to... Mogę to zakupić za puszki farby. Mamy wygląd taki, ale ja chcę taki. Będzie lepiej, według mnie. Supremo. A nie, bo ja wybrałem... A nie, bo Supremo mam tutaj, tak? Ale ja chcę Exterminator, czyli standardowy. Jest jednak najlepszy, według mnie. Modyfikacje. Jaką modyfikację tu wprowadzić można? Sprawdźmy. Mała ochrona przed pociskami na miękkie cele. Przeciwpancernymi. Średnia kieszeń na amunicję dodatkową. Odpoczynek. Nieznaczne zwiększenie szybkości ruchu. To tam bez sensu. Zwiększenie zapasu amunicji do strzelby. A to są takie tam rzeczy. Mała ochrona przed ogniem. Mała. Otrząśnięcie, szybsze rozpoczęcie regeneracji zdrowia. A weźmy to. Otrząśnięcie, niech będzie taka modyfikacja, bo czemu by nie. Tu jeszcze mamy drugi slocik, ale nie mam kleju Supremo. Niestety nic z tym nie zrobimy. Ale co tam jeszcze jest potrzebne? Wytrzymały plastik. A to na bieżąco będziemy zbierać podczas przechodzenia całej gry. Uzbrojenie bryki, coś tu jeszcze możemy zrobić dodatkowego? No, nie wiem jak to odblokować, czemu nie mogę tych użyć. Tego typu broni nie można używać w obecnie używanej bryce. Aha, okej, okay. Super. Tu też nic nie mogę zrobić, brakuje przedmiotu lub przedmiotów. Złom do pojazdów. No dobra, będziemy szukać na bieżąco, ale już się gubię co do czego. Wymiana materiałów. Aha, mogę wymienić na co?
Można je wymieniać na mocowania z odzysku u handlarzy dobra. Już wiem, po co jest to polowanie na zwierzęta, te? Mocowanie z odzysku. To na co? Szkło z odzysku. Mięso kaczki, tak? Na co? Kompozyt przemysłowy. Nie do końca wiem, do czego nam to jest, ale wytrzymały plastik to jest coś, co jest potrzebne. Wszystkiego nie wymienię, nie? Można je wykorzystywać do wznoszenia, ulepszenia obiektów w obozach partyzanckich. To się przyda, nie? Jeden na trzy takie te biurku budowlanym, czy to tam pisze? Przy biurku budowlanym można je wykorzystywać. Ręski pos... Aha, na pososy. Ja to tak na to mówię. To tak trochę. Kasa, kasa. Tak zejdziemy sobie do 100. Okej. Trochę już zarobiliśmy, że tak powiem. Metal. Metal na co można wymieniać? Też również na ten. No to jedziemy z tym. To jak to było? No, czyli to jest praktycznie to samo. Wszystko tu jest to samo z tego, co widzę, tak? Nic się nie zmienia. Te części? No, no ja, bo tu pisze na jarańskie PESOS, więc ja nic nie mówiłem. No ła. O czym mogę z tobą pogadać? Nie mogę o niczym. Znajdźmy tę łódkę. Powiedz, że tu będzie. Bo znowu nie pamiętam. No oczywiście, że jej nie ma. Muszę oblecieć całą wyspę dookoła, żeby znaleźć teraz łódkę. I wybrać się na tą misję. Znajdź Maximiasa. Czy jak ty tam się nazywała? To jest rajon rangi trzeciej, tak? Dobra. Raz się żyje, ale i chwila, bo jeszcze sobie sprawdzę. Skupieniem po prostu. Bo muszę pamiętać o tych relikwiach, żebym o nich nie zapomniał. Skradzione ostrogi to tam w międzyczasie. Cele wojskowe to tak jak mówiłem. Nie, cele wojskowe? Sorki, że tak co chwilę. No tak, cele wojskowe. Będziemy robić, gdy trochę ich dojdzie. I myślę, że w jednym odcinku po prostu zrobimy większość, zamiast tak odcinek po odcinku. Danny, let's do business. Słucham cię. Aha, bo ty jesteś... A tu? Zakup. Co mogę od ciebie kupić? Przydałyby się nowe rękawiczki, tak? Bystrość pozwala znacznie... W większej odległości zbierać amunicję i PESO zabitych żołnierzy. No dobra, no. Obejrzyj, jak to wygląda. Będzie nam pasowało do kostiumu? Tak. Weźmy to. To. Co to znaczy? Szybsze poruszanie się, gdy kucasz. No, no. Podoba mi się. Ale wygląd jest taki średni. Rozbrojanie rozciągniętych linek poprzez nadepnięcie. Jak to wygląda? A, takie tam. Na pułapki. Na ogień poślizgu. A co tu mamy? Zwiększenie ochrony przed wybuchami. Celów miękkich. Przydałaby się ta właśnie wytrzymałość, myślę. No, dobra. Weźmy to, żeby nie mieć cały czas tego samego. A teraz wejdźmy w arsenał szybko i ogarnijmy co i jak. No dobra. Jeszcze szybko wymienimy rękawiczki na te.
kuźwa, kuźwa. Dobra, koniec tego, idziemy na misję. Proponuj mi łódkę. Tylko znajdź ten pojazd na jarze i dostarcz go w dowolne miejsce odbioru pojazdów. No ja, bo to trzeba dostarczyć. Dobra, już, już. Płyniemy. Ta mapa jest ogromna. Vale de Oro. Oye, Clara, I'm on my way to Valle de Oro. Good. I hope you find Maximus Matanzas. How do you know them, anyway? Talia and I led the first protests against Castillo, while Paolo mobilized the dissidents. We lost contact after the Esperanza riots. I saw those riots. A lot of people got hurt. Oto i stary port. Jak pociski zapalające? Ja tu czegoś nie rozumiem, chwilę. Aha, bo to zmodyfikowaliśmy, tak? Aha, dobra. No dobra. Nie wiem skąd mi się wziął ten tip naciskania prawego triggera, ale naciskam go cały czas. This is the fort. Looks like no one's been here for 100 years. Hey! Maximus Matanzas! Talia! Squatter. Looks like you were in the wrong place at the wrong time. Oj. Trochę mnie to przeraziło. Poczułem się jakbym był w Outlaście. Czyli gra horror. Nie rozumiem. Ale gra dostarcza wrażeń. Nie zatrzymuje się nawet na chwilę. Maybe they left a note. No skoro tak mówisz, to na pewno zostawił list. A my go przeczytamy. A to jest notatka napisana dziecięcym pismem. Nowe zawody dla Bicho. Napisać książkę i bla bla bla. Dacie radę przeczytać. Jak sobie zaczynacie. Tutaj jest list. Ale najpierw pozbieramy sobie te wszystkie części. A potem weźmiemy się za list. Poznając życie przeczytamy ten list. I nagle ktoś wejdzie, coś się stanie i mnie wywali na drugi koniec mapy czy coś w tym stylu. Najpierw pozbierajmy wszystkie części. Niedokończony list. Alicjo, przykro mi, że wyjechałem bez słowa. Musiałem. Książka, którą wydałem, wpadła w ręce ministerstwa Marguesy. Najwyraźniej pisanie Tillerów o korupcji rządowej jest nielegalne. Chcieli mnie wysłać do obozu dla banitów. Chcę, żebyś wiedziała, że nic nie jest i że poślę po ciebie, kiedy tylko sprawy przycichną. Na razie jedynie ty ja. I tyle z listu. Co to? Elementy na deskę. Do samochodu, tak? To ciekawe. Czytaj. Niedbale napisana notatka. W co wierzę? Wolność, muzyka. Maximus Mantas. Łączenie ludzi. Maximus Mantas to przecież ten, którego my szukamy, nie? Moja mama i ciul. Jara. Walka z reżimem Castillo. Co zrobić? Jak to zrobić? Przejść fabułę, tak? I będzie po Maksimie. Nie po Maksimie, tylko po tym. Słyszałem jakiś dźwięk?
stopniu sam hałasowałem. Jest tu jeszcze jakieś inne przejście? Meta. Dobra, czytaj. Wanted others to follow. Cześć, bo nie przeczytałem. Fałszywe jaranie i banci. Przenieśliśmy się na bagno Oskura. Żołnierze Marii ścigają każdego. To jest... Kto jest inny? Jeśli WY jesteście inni... Aha, jeśli wy jesteście... Myślałem, że to skrót. Jeśli wy jesteście inni, jeśli chcecie być wolni, przyjdźcie do obozu Maximas. Wszyscy są mile widziani. MM. Kim jest MM? Clara. Maximas Matanzas was definitely at the fort. There's signs of a gunfight and shit thrown everywhere. That sounds like them. Can you pick up their trail? Si. They won't be hard to track. That's what I'm worried about. Rapido, Dani. Okej, ale jeszcze wszystkiego nie zebrałem. Buty buntownika, przedmiot na stopy. Co mi dadzą takie buty? Okej, okay. To mi się bardziej przyda. O wiele bardziej. Idźmy stąd. To miejsce mnie przeraża. Albo ta muzyka mnie przeraża. Wejdźmy tam. Co tam jest? Nawet czytelne. Nie wiem, czy tu nie będzie czasem krokodylków jakiś. Skrzynia Libertard. Tutaj. Dzięki, że mi pomogłeś, mordo. Wezmę ją szybko i idę do celu. I co? Dżinsy naciągacza. Sprawdźmy. Ulepszanie narzędzia naprawczego. Automatycznie naprawia pojazdy, gdy jesteś w środku. Możliwe naprawianie autowieżyczek. Nie, to mnie nie interesuje, tak szczerze. Jak teraz stąd wyjść? Co? The Aluas must be watching me. Co ja zebrałem? Coś zebrałem, ale nie wiem, czyżby to było to? Nie, jest 1/3. Oj, wziąłem nie to zadanie, sorki. Gdzie to było? O. Nie zarzucę tutaj kotwiczki chyba.
Chodźmy stąd. Aby tobie pomogłem, tak? Czy ty mi pomóżesz stąd jakoś wyjść teraz? Muzyka się załączyła. A to znaczy, że tędy droga. Boy, don't kill me. Myślałem, że to węże, że... czy co? Ronio, how much junk do they bring? Co to? Mówiłem, że tu są jakieś aligatory. Biorę dzielę ode mnie. Problem. Digano. Kuźwa. Podygany jakiś. Chodźmy. Nie wiem skąd się wziął, ale nas zaatakował. Sam sobie, jak to się mówi, podkopał dołki. A wejdźmy jeszcze tu. Co tu jest? O, takie te, co były tam. Przejdziemy z płytą. Będzie szybciej. Nikogo nie ma w tej części wyspy. Tu jest miejsce, w którym będziemy na samym końcu. I know that song. Co mam lepiej broń? Słyszę muzykę, ale gdzie? Przed nami, co ja pierdzielę. Oye, Clara. Think I found Maximus Matanzas' hiding spot. What Castillo's soldados got here first. What the fuck? Looks like they're having some fun before they call for help. Kuźwa. Bawię się nim jak jakiś debil. No, Dani, czy ty jesteś amebem? Cholera. Teraz was nie widzę. Skąd strzelasz, dupku? No nie ruszaj się, to cię nie trafię. A ty jak to na to wiesz? Zdajmy tamtego, a ci będą w dupie. A, bo to jest przeniesienie ciała. Myślałem, że mogę go najpierw uwolnić i że mi pomoże, czy coś w tym stylu. Koniec zabawy. Oj, no wychyl.
Dobra, nie chcesz tego. Niepotrzebnie wszystko podpaliłem. Ale przynajmniej trochę żywsze kolory się zrobiły. Co mówiłeś? Z taką muzyką nie dziwię się, że was znaleźli. Trzeba było. Chodźmy, pobawmy się. Fajna zabawa, wiecie? No hej. Kto jeszcze? Nikt? Serio, nikt się nie chce bawić? Już idę, pobawmy się razem. No witaj, nie zmarnuję na ciebie amunicji, albo? That's the last of it. Już cię uwalnię. You! Get me down from here! Okay, okay! Oj ty. You gonna cut me down or what, carajo? Ping! No. You must be Dalia. Move. What the fuck? Hey, you think I could keep this? No? Yes? Hey, man! You just saved Maximus Matanzas, the most blessed motherfucking group in Yara! Though I would have done it myself personally, but you know, I couldn't stop crying. Get out of my way! I'm Bicho, man! Nie mogłem przestać płakać? I'm from Mexico! Serio? Jestem z Meksyku. Mexican. Get me the fuck out of here! I know you can hear me. If I let you out, you're gonna behave? Mi amor. Fuck, Natalia! Oh, I thought you wanted to hide like a pussy-ass bitch. Dostaliśmy jakąś wiadomość? Get to America? Oh, big man, Paolo! So a real man takes care of his chica by hiding her in a stank-ass swamp! Fucking puta. Gone. Oh, that's just foreplay. No dobra. Okej, okej. Chyba to ocenzuruje. Liberta. Clara Garcia sent me. We were Libertad before Libertad. Who do you think dragged Clara to her first protest when she wanted to live in a fucking library? I don't care. Clara knows her boring ass speeches won't convince Yarns to join Libertad. She needs her voice. Don't worry. Talia's full of shit and so are you. Welcome to Camp Maximus. Spierdzielaj. Przestałaś mi się podobać, kobitko. Everybody! Soldados are gone! Come on out! Ukończona operacja. Przyniosłem to coś. He sent you to help me? Hey, but Clara, okay. Good news. Maximus Matanzas is safe, and they've actually got a decent camp here. Bad news. They don't give a shit about Libertad. Give it time, Danny. They've been through a lot. We can't beat Castillo without Talia's voice and Paolo's discipline. You just need to help them find it. Okay, Clara. Gonna trust you know what the hell you're getting me into. I know Paolo's got a lot going on with the camp, but we need all... Obiekty w obozie partyzantów. Porozmawiaj z kierownikiem przy stole budowlanym, żeby stawiać obiekty w obozie. No dobra. Już to jest standard. Co tu postawimy? Chatę myśliwską mamy już. Stwórz miejsce zamieszkania dla zbrojnych oddziałów Los Bandidos. No dobra, to się przyda. I co mi to dało? Aha, że mogę sobie kupić sprzęt, który już mam, tak?
Hi. I voilà. Jeszcze do ciebie podejdę na chwilę. Co jeszcze mogę wybudować, powiedz mi? Posiłki, tak. No dobra, to chcę. Ready to get your hands dirty? Pokaż mi, co możesz mi zaoferować, moja droga. Olbrzym, obrażenia niskie. Ja szukam czegoś z dłuższymi obrażeniami, wiecie? Z łuku to fajna broń nawet. Karabinek. Ale jakie drogie ma te bronie. To już w ogóle AKM. Standardowa broń, tak? MP40. Ej! Niech na razie zostanie tak, jak było. Sprawdźmy, co tu jest za misja. Równowaga finansowa. Naprawdę chcesz zrobić dla Maxima Zamantaza? Jakoś tak, to czytam pewnie źle. Spłać mój dług na czarnym rynku. Znajdź bębel, on ci powie, czego chce. A tu co to jest? Co to za misja? Poznaj legendy. Legendy rewolucji w roku. Czyli to mi automatycznie przełączyło na... Poznaj legendy? Nie. Równowaga finansowa jak najbardziej, ale w tym odcinku się nie zajmować nie będziemy, bo tylko mieliśmy tu dotrzeć, tak? Sprawdźmy, co tu jeszcze można ogarnąć w międzyczasie. Nie mam odkrytych terenów. Więc nie za bardzo... Kryjówka deskara. Stół warsztatowy, bla bla bla. A tu co to jest? Dany. Wojsko nęka sławnego hollywoodzkiego aktora. Sprawdź, co się z nim dzieje. Dani i damy kontra wszyscy. Jest tu takie zadanie? Ja, faktycznie. No kurwa, ale to przez całą mapę, jak daleko. Cztery kilometry, no ja. To gdy będziemy bliżej się tym zajmiemy, nie? Na dziś to chyba było tyle w tym odcinku, prawda? Bo nie ma za bardzo czym jeszcze się rozpisywać. O kurde, zapomniałem o tej miejscówce. Ta mapa jest przecież ogromna. Jak mamy zwiedzić wszystko, całą mapę Far Cry 6, to ja pierdykam. Przecież to będzie odcinków na co najmniej 50 odcinków gry. Plus DLC, nie? To może z 53-4 odcinki wyjdą tego Far Cry'a. Jestem na 13. Także nie wiem. To i tak wolno leci, bo my dopiero... Z Costa del Mar przeszliśmy do Balaceras. A jeszcze jak to, na co ja się wziąłem, było Valle de Oro i El Este. Valle de Oro. Ale to jest Valle de Oro? Martugaga, Valle de Oro to. To całe to jest Val de Oro. Kuźwa. To jak dwa różne światy. El Este. I weź na tym, kuźwa, znajdź jakąkolwiek misję poboczną. Znaczy ten, jak to się nazywało? Te relikwie? Nie no, to się naszykamy, bo nie mam zamiaru korzystać z poradników, wiecie? No tu jest sklep, nie? Co my możemy tu kupić?
Możemy kupić takie materiały. Bronie możemy kupić, dodatki to już mamy przecież. To mi się bardzo kojarzy z Assassin's Creed. Bo to chyba gra też jest od Ubisoftu, znaczy jest od Ubisoftu. I to jest bardzo, bardzo do siebie podobne. To by było fajne. Narzędzia. Piosenki z pendrive'ów. Myślę, że to weźmiemy. Jawnie położenie wszystkich. A weźmy to, raz się żyje. Wzięliśmy to i ciul. A tu? Bo to nam się przyda. O, tu mamy cenę tych wszystkich. Gowien. Za 8, za 90 zł 2300. Ubisoft Connect. A bo to można wygrywać tam. No to na bieżąco te tych wyzwań akurat nie śledzę. Czy mi na mapie zaznaczyło faktycznie pendrive? Bo tego nie było. Pokażmy, czy jest więcej tych kółeczek. Miejsce do polowania. Tu coś jest. Poznaj legendy, no ja. Może po włączaniu i włączeniu gry dopiero zaznaczą mi się te pendrive'y, nie? Odbiór konia. Odbiór pojazdu, odbiór lądowiska. To się nazywa Bożek Oku. No dobra. To my się słyszymy w następnym odcinku. Trzymajcie się, zaiste ciekawie.